Od mojego ślubu minęło już kilka lat, ale widzę, że Was ten temat wciąż interesuje. Zadajecie mi mnóstwo pytań dotyczących mojego najważniejszego dnia, więc dziś postanowiłam odpowiedzieć na część z nich. Skoncentruję się na tych pytaniach, które dotyczą przygotowań, bo o tym jeszcze Wam nie opowiadałam. Natomiast o ślubie, weselu, o błędach było już w poprzednich materiałach, więc zapraszam Was na ślubny Q&A. Zdecydowałam się zacząć przygotowania do ślubu tak naprawdę tuż zaraz po zaręczynach. Zaręczyliśmy się 27 kwietnia, no a ślub potem był 28 czerwca, więc praktycznie to był rok. Jak zapomniałam, to do dziś nie pamiętam. Nie przychodzi mi do głowy żadna osoba, o której bym zapomniała. Jeśli chodzi o wtopy, to oczywiście parę wtop konkretnych całkiem było. Był właśnie materiał o błędach moich ślubnych, więc tam przedstawiłam 5 swoich największych, najpoważniejszych błędów. Ale jeśli chodzi też o taką wtopę, o której nigdy nie mówiłam, a ostatnio jak oglądałam filmik ze swojego ślubu, to właśnie to zobaczyłam, że podczas filmiku w ogóle w kościele lata mucha, tak tu. I w ogóle potem siada mi na melonie. I w ogóle nie wiem, czy nawet w trakcie przysięgi nie siedziała. Więc pomyślałam sobie, że to straszna wtopa, że w ogóle czasami zaskoczą mi takie rzeczy, na które totalnie nie masz wpływu. I to było beznadziejne. Nie wiem. Chyba na niczym. Chociaż na przykład ponieważ jechaliśmy do kościoła z moim mężem osobnymi autami, to jakby jedno auto było naszym prywatnym samochodem, a jedno nie, więc w sumie nie wydałam na przykład na drugi samochód dla męża, czyli na mężu próbowałam oszczędzić. Dobrze, że on tego nie robi w stosunku do mnie. No oczywiście nie byłabym w stanie sama zorganizować swojego ślubu, bo to było parę lat temu. Ja jeszcze w ogóle nie zajmowałam się tym tematem, można powiedzieć, zawodowo, w związku z czym miałam firmy różne, które były wynajęte, żeby wszystko zorganizować i dopiąć. Chyba najważniejsza u mnie to była firma dekoratorska, która no, przygotowywała zarówno kościół, jak i salę weselną. To było całkiem sporo pracy, bo sala, która była do zaaranżowania, to była jakby ogromna sala konferencyjna w hotelu, no, która miała przeobrazić się w przepiękną ślubną krainę ze sceną, z pięknymi światłami, z masą kwiatów. No więc tam była naprawdę masa pracy do wykonania. I cały czas jak patrzę na ten swój film czy na zdjęcia, to myślę sobie, że wyszło super. A jeżeli chodzi o to, czy miałam jakąś taką pomoc w organizacji, to również miałam dziewczynę, z którą współpracowałam, zresztą świetną, która dopinała wszystkie kwestie, mogłabym powiedzieć, takie formalne, wszystkie formalności. Zajmowała się właśnie u mnie podpisywaniem umów, płatnościami, a potem była koordynatorką całego dnia. Bo szczególnie organizując imprezy, takie większe wesela na dużą liczbę gości, warto mieć osobę, która po prostu będzie tego dnia miała wszystko pod kontrolą. Najbardziej problematyczne pogoda. No niestety z pogodą jest tak, że no, nie da się tego przewidzieć. No nawet latem jest to niebezpieczeństwo, że spadnie deszcz na przykład w dniu ślubu, tak jak to było u nas. Każdy, kto mnie zna, wie, że jestem taką osobą, która w każdej, nawet najgorszej sytuacji próbuje znaleźć jakieś plusiki, więc znalazłam taki przesąd, który właśnie mówi o tym, że deszcz w dniu ślubu ma przynosić szczęście. No i jak na razie nie narzekam. Mieliśmy listę prezentów, na której był jeden prezent, zupełnie wyjątkowo.
marzyliśmy sobie z moim mężem o takim prezencie, który po prostu zostanie z nami na całe życie, który będziemy mieli blisko, który zawsze będzie nam przypominał o tym najważniejszym momencie. I biorąc pod uwagę zamiłowanie też mojego męża do sztuki, postawiliśmy na taką przepiękną rzeźbę Ksawerego Dunikowskiego, która właśnie nazywa się Madonna. I udało się zrobić tak, że wszyscy goście po prostu zrzucili się na ten prezent. Nawet mówię źle, że wszyscy goście. Część z gości zrzuciła się na ten prezent, a część z gości podarowała nam jeszcze różne bardzo ładne rzeczy. Natomiast jakby takim naszym największym marzeniem właśnie było to dzieło sztuki. Myślę, że dosyć nerwowy był początek, kiedy trudno było mi znaleźć miejsce, w którym chciałabym urządzić całą imprezę. I to powodowało we mnie taką trochę frustrację, że nie mogę znaleźć obiektu, który spełniłby wszystkie moje oczekiwania. Natomiast później mam wrażenie, że właśnie dzięki temu, że miałam sporo czasu na te przygotowania, to przeszłam przez nie naprawdę na spokojnie. Ostatecznie na naszym ślubie było około chyba 80 gości. Chociaż historia z tworzeniem listy gości była taka, że na początku, jak zrobiliśmy taką swoją listę marzeń, to było na niej 440 osób. Jest. Czemu? No, gdyż kiedyś przeczytałam na jednym z portali, że chyba... Jak to było, że wydaliśmy na ślub 300 tysięcy złotych? No i stwierdziłam, że po prostu nie ma co w ogóle... W ogóle co to jest za głupi pomysł w ogóle rozmawiać o pieniądzach, o kwotach na wesele, o swoim budżecie? Każda młoda para stara się przeznaczyć taki budżet, za który jest w stanie zorganizować możliwie dla nich najpiękniejsze wesele. I to się liczy, żeby się ludzie świetnie bawili, a nie robili jakiś konkurs tego, kto najwięcej wydał na wesele. Co to jest w ogóle za pomysł? Problemów z dopasowaniem sukni nie było, bo suknię, no tak praktycznie jak każda panna młoda, dopasowywałam dosłownie na chwilę przed ślubem. W dniu ślubu ważyłam dosyć mało, bo nie chcę skłamać, 47 albo 48 kilo. Od tamtej pory? No jasne! Ale i tak dużo mniej od mojego męża. Nie pamiętam, co jadłam, natomiast pamiętam, że po prostu do mnie do pokoju, bo ja już dzień przed przyjechaliśmy do hotelu, więc już jakby tę noc spędziłam w hotelu, żeby od rana już w takim spokoju móc się przygotowywać. I pamiętam, że rano po prostu wjechał taki, ponieważ nie chciałam schodzić na dół do restauracji, pokazywać się gościom i tak dalej, więc wjechał do mnie do pokoju taki naprawdę suto zastawiony stół ze śniadaniem, a ja miałam tak ściśnięty żołądek przez ten stres i te emocje, że nie byłam w stanie nic jeść. Nie wiem, może skubnęłam jakąś jedną truskawkę czy gryza banana. No szczerze, nawet nie pamiętam, co to było, ale pamiętam, że wszyscy z tego stołu, którzy przychodzili do mnie, jedli i wszyscy się najedli i mówili, że świetne śniadanie. Czekajcie. Proceduję w mojej głowie rozwody wśród par, które były na ślubach, które się odbyły przez ostatnie lata. Ale nie, to oczywiście był żart. Wydaje mi się, że to jakby większość tych ludzi to są faktycznie nasi znajomi i nasze rodziny, więc to nie jest tak, że nie mamy z nimi kontaktu. Wiadomo, że ten kontakt z niektórymi osobami jest w większym stopniu, z niektórymi w mniejszym. Natomiast my w ogóle z moim mężem jesteśmy tacy bardzo socjalni. Uwielbiamy ludzi, uwielbiamy się spotykać. Jak nie możemy się spotykać, to dużo dzwonimy, rozmawiamy. Dlatego na naszym ślubie mam wrażenie, że naprawdę nie było przypadkowych osób.
Ja już boję się planować, gdyż już na 5. rocznicę ślubu miało być wielkie hej ho, hej ho. Plan był taki, że na 5. rocznicę ślubu zrobimy imprezę praktycznie takich samych rozmiarów, co nasze wesele. I to było w ogóle nasze takie marzenie, że odnowienie przysięgi, że w ogóle wielka impreza. No natomiast wtedy byłam chyba 1,5 miesiąca po porodzie, więc musieliśmy odpuścić tak wielką imprezę. I nie wiem, co będzie z 10. Zobaczymy. Zobaczymy, czy nas coś nie zaskoczy znowu. No ale jeśli Wy macie na przykład jakieś super pomysły, jak spędzić rocznicę, czy jakim prezentem obdarować swoją drugą połówkę, to jestem bardzo ciekawa tych Waszych pomysłów. Koniecznie wpisujcie je w komentarze poniżej, pod filmikiem. A jeżeli podobał Wam się ten mój ślubny Q&A, to zostawcie kciuka w górę. Do zobaczenia! Już teraz możesz pobrać moją autorską aplikację Wedding Dream App. Znajdziesz w niej masę informacji oraz narzędzi, które pomogą Ci krok po kroku zorganizować Twój najważniejszy dzień w życiu. W apce jest harmonogram działań, planer stołów, kontakty do podwykonawców i wiele, wiele więcej. Wszystko, czego potrzebujesz. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!